Wczoraj znaleźliśmy kolejną piękną miejscówkę. Znajduje się w miejscowości Ardmire, zaraz parę mil za Ulapur. Taki I widok taki mieliśmy widoczek. wieczorkiem, krzesełka. Stoją tutaj kampery. Tu mieliśmy zachód słońca. Teraz słonko wschodzi po drugiej stronie. Także miejscówka jest super. Jak widzicie, stoją tam kampery też. Jest przy ulicy, teraz się zrobiło trochę busy i trochę samochody jeżdżą i motory, ale wieczorem, wczoraj i całą noc praktycznie nic tu nie jeździło. Było cichutko. Normalnie się wyspaliśmy. Teraz mamy problem z toaletą, bo słuchajcie, tutaj jak widzicie jest camping i byłem tam się zapytać, czy możemy zrobić serwis kampera, ale on powiedział, że mają tam serwis tylko dla osób, które Dla klientów swoich, osób, tak. Które nocują tam, no. Także musimy teraz jechać kombinować. Powiedział mi też, że tutaj w jednym kempingu w Ulapur też nie robią. Mają tu ograniczone miejsce, mają po ograniczone, prostu. Nie ma tu kanalizacji, tak. Mają zbiorniki. Ma zbiornik na przeliczoną liczbę osób danych, które przyjeżdżają po prostu. No i tyle. No i jedziemy teraz do Ulapur, zobaczymy toaletę, bo według instrukcji w tej naszej toalecie można korzystać z toalet publicznych. Ale ja już widziałem jeden znak na toalecie publicznej, tam jak byliśmy w... Że nie można opróżniać. Tak, że nie można opróżniać i że jest CCTV, także... Zobaczymy. Jedziemy teraz do Ulapur, do tej głównej toalety publicznej, która jest w centrum miasta i może nam się uda zrobić serwis. Wody mamy dużo, szarej wody mamy też jeszcze, możemy dużo tak, spuścić, także tylko z toaletą mamy problem. No, także jedziemy szukać toaletki. W Ulapur nie udało się nic znaleźć. Za to po drodze zatrzymały nas kolejne atrakcje. No i jadąc sobie z Ulapur NC500 zatrzymaliśmy się przy zamku Ardvard, który jest położony nad jeziorem Asind. Nie jest to jakiś imponujący zamek, ale tak połączyła się nam tutaj historia z zamkiem Dunvegan na Skye. Tak, na Skye. Jak nie oglądaliście jeszcze naszych przygód z wyspy Skye, to tutaj się pojawi filmek. Zapraszamy. No i właśnie nie jest może to spektakularny zamek jak w Dunvegan. Nawet nie ma co porównywać. Zresztą nie, no już jest już nawet ruiny. Nie zamieszkały. To są ruiny. Ale połączyło się nam to fajnie z historią rodu MacLeodów. Niestety ta część rodu MacLeodów właśnie z nad Asind. Nie miał takiego szczęścia jak ród w Dunvegan Castle, który do tej pory jeszcze zamieszkuje tam ten zamek i świetnie się trzyma. Ta część niestety w sumie przepadła już teraz. No jedziemy teraz dalej. Jedziemy dalej, NC500. Gdzie się zatrzymamy, to zobaczymy, bo zatrzymujemy się co chwilę są jakieś fajne miejsca, także nie da się tu jechać szybko, jedziemy powoli. No i odpoczywałem. Ciekawe, co znajdziemy. A tak jeszcze dla fanów Gry o Tron, to bym chciał wam powiedzieć tylko, że ta część właśnie Westeros zainspirowała pana Martina do napisania właśnie Gry o Tron. Ja nie jestem fanem Gry o Tron. No ja wiem, ale to dla fanów Gry o Tron, tylko to mówię. No, także poczytajcie sobie o różnych klanach i o związku właśnie tych ziem z książką Martina Gra o Tron. A my ruszamy dalej. I słuchajcie, mamy problem z opróżnieniem toalety. To już jest któraś toaleta publiczna, którą po drodze tutaj odwiedzamy i jest cały czas taki znaczek, o właśnie ten, który mówi, że nie można opróżniać toalet. Odwiedziliśmy już dwa kempingi po drodze i też nie można było zrobić serwisu. Kempingi są pobukowane w całości, nie ma żadnych wolnych miejsc i nie chcieli nam udostępnić serwisu vana.
nie pozwolili, po prostu powiedzieli, że mają zbiorniki na określoną ilość osób. Takie tam gadali, pierdu. Tu jest jeszcze duży kemping, także zobaczę, tam jeszcze pójdę się dowiedzieć. Może tam mi pozwolą, ale zanim to zrobimy, to już dzisiaj daliśmy sobie spokój na razie trochę z dalszymi poszukiwaniami, bo jest piękne słońce. I po prostu spędzimy ten dzień na plaży do końca już. A jesteśmy w miejscu Klacztol. Tutaj właśnie ta miejscowość. Klacztol. No także ciężko na razie nam opróżnić toaletę. Także idziemy chilloutować na plażę. I tak. Po prostu zobaczymy, co będzie dalej. Może jeszcze tutaj na kempingu. Może jeszcze tu na kempingu się zapytamy, ale już na razie daję se z siana, bo po prostu już mnie to wkurza. Bo są piękne okolice naokoło, niby tak super można jeździć campervanem, wszędzie stawać, a na żadnym miejscu nie chcą ci opróżnić toalety. Także trochę, trochę jest to no tak, moim zdaniem niezbyt miłe. No tak, trzeba wziąć tą toaletę ze sobą, żeby nie brudzić gdzieś tam po krzakach. Tak, a potem na forach się czyta, że ktoś zrzucił siki, kurczę, na jakimś parkingu w pięknym lesie, no ale sorry, no ktoś musiał być już bardziej zdesperowany. No my na razie jeszcze tak bardzo nie jesteśmy. Znaczy, no jesteśmy, no bo... No jesteśmy, no ale na pewno czegoś takiego nie zrobimy. Nie, będziemy szukali nie. I coś się tam zawsze znajdzie. Będziemy po publicznych toaletach teraz tak. Będziemy, tak, dokładnie, na razie tak. Najgorzej będzie w nocy. Najgorzej będzie w nocy, no a tak jakoś się tam... Idziemy na plażę. Zaraz tam będziemy. Ponia, zobacz jaka plaża. O kurczę, jaka piękna. On biegnie. A co? Słuchajcie, jestem trochę tak zawiedziony tymi rzeczami, ale jak sobie teraz tutaj patrzę na ten widok, to nerwy mi przechodzą. I czasami trzeba po prostu plany opróżnienia toalety odłożyć na później i napawać oczy tym cudownym widokiem i się relaksować. Gdzieś tam ją opróżnimy. No i słuchajcie, znaleźliśmy kamping, gdzie możemy zrobić serwis naszego vana. Paweł tutaj już ciężko pracuje, opróżnia toaletę. To jest na toaletę chemiczną. Tutaj sobie spływa szara woda do studzienki. I jeszcze tutaj mamy kranik z czystą wodą. Także dopełnimy toaletę, napełnimy zbiorniki. Jak tam się idzie? Dobrze. Fajny kemping w ogóle, naprawdę. Fajne parcele, dużo miejsca. Super. To jest, słuchajcie, pierwszy kemping, na którym nam to pozwolili, odkąd jechaliśmy Unika? Był chyba w Girloch. W Girloch? Od Girloch? Mhm. Także kurczę, szok. No, także zamiast się tym przejmować, poszliśmy na plażę, poleżeliśmy sobie na plaży. A później się okazało, że tutaj kemping koło plaży, Paweł się przed zapytał, że robią właśnie taki serwis za 9 funtów, tak?
Tak, 9 funtów wszystko. Wszystko, tak, jeszcze śmieci można wyrzucić. A my jeszcze sobie akurat wzięliśmy prysznic przed całym tym serwisem, żeby już od razu opróżnić tą zużytą wodę. Także już będziemy wszystko mieli na full teraz, nie musimy się martwić. Pojechaliśmy dalej szukać miejsca na nocleg, ale przed zachodem słońca postanowiliśmy zobaczyć jeszcze to piękne miejsce. Szliśmy tutaj godzinę. Google Maps pokazywał 25-26 minut. Szliśmy godzinę po bagnach. Dotąd co Google Maps pokazywał, że możemy dojechać samochodem, to my już szliśmy po prostu bagnami, więc nie wiem, jaka tam miała być droga samochodem. Ale szliśmy. Ale doszliśmy. Doszliśmy w końcu. A doszliśmy do The Old Man of Store. I jest tu naprawdę cudownie. Zobaczcie sami. Co tu się w ogóle dzieje? Kocham takie miejsca. Naprawdę. Szalona miejscuwa. Szalona miejscuwa tu w ogóle. Jestem szczęśliwy, że tu doszłem i ten szum fal, ten klip, ta przestrzeń jest po prostu... Odlot, no odlot jest. Yes, mamy to. Jak będziecie mieli okazję kiedyś tutaj przyjść i będziecie mieli w miarę spoko pogodę, bo podejrzewam, że w deszcz ten szlak jest po prostu nie do przejścia, bo naprawdę są takie mokradła, po których tam skakaliśmy po kępkach, Monika sobie całe buty zmoczyła, ale jest warto. Jak w taką pogodę traficie jak my, to jest po prostu bosko. Sceneria jest niesamowita z każdej strony. Monia! Ja jestem padnięta po prostu. Byłam nieprzygotowana. Monika już się tam drapie. Midget zaczynają żar. Tak, midget tutaj normalnie atakują o tej godzinie. A jest, która godzina teraz jest? Koło 20, nie? No, a tu są na tych bagnach. No, nie, tutaj... już jest za 20:40. No jest za 29, a słońce jeszcze tak wysoko na niebie, ale już musimy się powoli zbierać, no bo te muszki tutaj to zjedzą. Zjedzą, także uciekamy stąd, posiedzieliśmy sobie tutaj trochę, ja bym tu mógł spać przy tym szumie fal, jest normalnie bomba, petarda. A którędy ty chcesz iść do ciapka z powrotem? No musimy iść tamtędy, co przyszliśmy.
Tu znowu ten... przez te bagna, wrzosowiska? No tak, bo ten idzie tam na górkę, idzie do latarni. Do latarni morskiej. Chyba, że pójdziemy do latarni, ja tam zostanę, a ty tam przyjedziesz po mnie. Tam jest dojazd? Nie wiemy tego. Nie wiem. Nie, no musimy. Nie, no tam jest ten ciapek gdzieś koło naszego, koło tych zabudowań. Musimy przejść przez te bagna. Idziemy, Paweł, bo nas muszę wyjść. Tam gdzieś jest. Monia, ale to musimy iść tutaj na dół. Tu, Monia, no gdzie tam idziesz? No to taki teren jest, słuchajcie. Niezbyt taki przyjazny do trekkingu. Przyjazny. Miejscami to po kostki w wodzie. Uważaj, bo tu chyba będzie mocno. Nie, tu jeszcze jest sucho. A gdzie ty wpadłaś w tą wodę? No przez całą drogę, 50 razy wpadłam, także w butach mi chlupie. No bo tam na górze jest na tym takiej dolince małej między tą górą a tym pagórkiem tam. I nie wiem, czy nie pójdziemy tutaj z lewej strony. No chwilami to myślałam, że wpadniemy w jakieś bagno po prostu i się tam zapadniemy. Naprawdę. Nie no, są jaja, słuchajcie, tutaj niezłe. Jeszcze te muszki pierdzielone się teraz budzą. No, teraz już zachodzi słońce, to już jest w ogóle i nawet słońce jest dużo, bo no. Właśnie to są takie podmokłe tereny, więc one tutaj... mają raj do życia. No. Dobra, ciepło, słuchajcie, i mokro. Ja kończę to nagrywanie, bo mnie kąsają po łapce. Ja sobie ją schowam. W każdym bądź razie, jak obejrzycie ten film, to znaczy, że przetrwaliśmy. I gdzieś tam jest nasz ciapek. Może godzina. Godzina drogi, godzina, damy radę. Pobawmy. Nie, tam jest dalej, okej. Okay. Tak, tam jest ścieżka. Monia cały czas widzi jakieś ścieżki, szlaki, idę za nią. Bo potem będzie wszystko na mnie. No ja cię tu przyciągnęłam. Ale to Monika mnie tu przyciągnęła, a tak, słuchajcie, jej wina teraz jest w 100%. Ale te widoki, kurczę, mnie zachwycają. Nie, żeby być tutaj w Szkocji i nie zobaczyć tego miejsca, to po prostu... Nie, to jest po prostu dzicz, dziczy. Dzicz, dziczy, dokładnie. Nie, no po prostu... Tutaj nawet psy nie szczekają, nie powiem czym, bo tu nie ma niczego. Nie, no to są podobne jakieś zwierzątka. Na razie żadnego nie spotkaliśmy. No i teraz sobie wyobraźcie, słuchajcie, jak tutaj leje na przykład 2 tygodnie non-stop, to ta trawa jest nie do przejścia. Nie ma takiej opcji w ogóle. Teraz na razie tu jest jeszcze tak suchawo. Tam na dole jest trochę mokro, no ale to co dopiero jak tu pada non-stop? To już katastrofa. No, to wszędzie jest mokro. Jak to powiedział Jasiek, że jakby pociągnięto wodę ze Szkocji, to na świecie ludzie nie mieliby problemu z brakiem wody. Tak, on tak powiedział. No. Jakby odprowadzili wodę. Jasiek z Apple Cross, z kempingu. On tak powiedział. Że jest tyle wody. No, ale... w torfowiskach tej ziemi, że po prostu no jest to wszystko nasączone jak gąbka. Dobra. Ciapkę już coraz lepiej widać, kochanie. Domu to mamy chociaż... Nie no, jakiś punkt orientacyjny. Tam, słuchajcie, ciapek jest pod tą górą na dole. O Boże, tak daleko? Tak, tam właśnie jest. O, gdzieś tam. Nogi ci wyschły trochę? Tak. Nie wiem, nie czuję, bo jest gorąco, także nie przeszkadza mi teraz. Trochę wody dla ochłody. Wymoczyłam sobie stopy w szkockich bagnach. No, to wiesz, co to znaczy? No. Że już w ogóle będą wiecznie młode. Słuchajcie, taką Monika wybrała trasę. Bo teraz będą. O, bagienko jedno. Teraz musimy sobie trochę... Nie Monika wybrała, poskakać. Tylko taka jest. No już się teraz nie wymiguj, bo to ty wybrałaś. Kurwa, bo się to skakać jak saranka. No widzę, że tu jakieś jest bagienko. O, ale mokro! Czemu powiedziałeś, że nie jest mokro?
Słyszałeś, jak ja weszłem? No. No ty jest. Jest to kurna ścieżka. No co, ja miałem wtedy dobrą ścieżkę, a ty idziesz jakimiś krzakami. No nie. Ja będę szedł pierwszy, a ty idź za mną, okej? Okay? Teraz już naprawdę kończymy to nagrywanie, a tu muszę przejąć dowodzenie w naszej ekspedycji i wyznaczyć jakiś azymut na ciapka i w miarę suchą drogę. Także na razicho, hejka. Słuchajcie, udało nam się dojść. Doszliśmy. Ciapek! Jest nasz jest. Ciapek. Tak, tutaj gdzie są te kamienie. No. To miała być jeszcze droga. Tutaj dalej droga, miało jeszcze być. I tamtędy tak, mieliśmy jeszcze wjechać samochodem tam dalej. Dosyć daleko. Myśliśmy z pół godziny, a nam mapa Google pokazywała, że dotąd powinniśmy samochodem, tak. Chociaż tam już była taka ścieżka po bagnach, więc tam nie wiem. Coś tutaj jest, by było ciężko nie przejechać. Tak, no jest to droga teraz zamknięta, tu widać o. Chyba tutaj już ktoś. No pewnie wjeżdżali tam dalej i gdzieś tam lgnęli w tych bagnach. Podejrzewam, że tak. O, nareszcie. No ja już po drodze się już konkretnie skąpałam. No moja ma już całkowicie mokre buty. I już nigdzie nie jedziemy. Bo zostajemy tutaj, gdzie jesteśmy i powiem wam, że miejscówa jest naprawdę spoko. Tu jest piękny widoczek. Piękny widoczek tam na morze. Normalnie tak słychać szum morza fajnie. Proszę. Co będziesz teraz? Będę wyrzymać skarpetki. Ale chociaż zobacz, jaką masz piękną scenerię. Oh my god, jeszcze jakieś mchy mam. Już i tak wyrzymaliśmy po drodze, więc... To jedno ci widziałem, boś to jedno. No, tą drogą, tak słuchajcie, dotąd wpadłam. Po prostu się tak przestraszyłam, że się tam zapadnę. Bo trzeba było przejść po takiej kłodzie. Jak szliśmy w tamtą stronę, to z tej kłody się wybiliśmy i przeskoczyliśmy przez to grzęzawisko. A później jak wracaliśmy, to nie było się przez co, z czego odbić, żeby skoczyć na kłodę. Więc trzeba było wdepnąć w grzęzawisko. No. Że wyrzymałam je po drodze, więc... Oh my god. Jedne no i Paweł myszki. Obiecał, że wypierze mi buty. No Pawciu, zabiera się za buciki. I w tej pierwszej, w pięknej scenerii... Będzie je prawo. I mamy taki fajny nocleg w nagrodę. Tak. Szybko to zrobię i napijemy się winka i idziemy spać. Także... Do zobaczyska. Stay on the phone. We are the monsters. Holding you still. Dziękujemy wszystkim, którzy śledzą nasze przygody w Szkocji. Dzięki za komentarze, za polubienia. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Odwiedźcie nas również na Instagramie i na Facebooku. Do zobaczenia w niedzielę. There's no place to hide.